W dzisiejszych czasach zdrada niestety jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Według nowatorskiego badania CBOS w Polsce zdrady dopuszcza się aż 52% mężczyzn i 33% kobiet. Jeżeli jest to jednorazowy skok w bok, to niestety bardzo trudno to wykryć. Jeżeli natomiast jest to jakiś dłuższy romans, to jest wiele symptomów, które o tym świadczą. Posłuchaj. Sygnałem, który zawsze pojawia się w przypadku zdrady, jest okazywanie ci mniejszego zainteresowania. Kiedy ktoś angażuje się w nową relację, to z reguły zaniedbuje obecnego partnera. Mniejsze zainteresowanie może objawiać się rzadszymi próbami kontaktu z tobą, coraz rzadszymi wspólnymi wyjściami, oziębłością w łóżku, albo ogólnie coraz większym dystansem w codziennych sytuacjach. Te wszystkie symptomy nie oznaczają jeszcze, że ktoś na pewno cię zdradza, bo jest wiele przyczyn obniżonego zainteresowania. Ale odwrotnie, jeżeli twój partner okazuje ci sporo zainteresowania, to prawdopodobieństwo, że cię zdradza, jest stosunkowo niewielkie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy partner jednorazowo się z kimś przespał. Wtedy może poczuć duże wyrzuty sumienia i będzie chciał to jakoś wynagrodzić tej drugiej osobie, właśnie okazując jej więcej zainteresowania, albo nawet kupując jej coś bez powodu. Innym silnym sygnałem, który może świadczyć o zdradzie, jest pojawienie się środków zapobiegających przyłapaniu na zdradzie. Na przykład, nagle, żeby odblokować ekran telefonu, potrzebny jest PIN. Hasło do Facebooka i poczty zostały zmienione. Twój partner nagle wychodzi, kiedy dzwoni jego telefon. Reaguje złością, kiedy na jego oczach bierzesz jego telefon do ręki. Jeżeli twój partner nagle i bez wyraźnego powodu zaczyna bardziej dbać o swoją atrakcyjność, to może to być kolejny symptom zdrady. Zwłaszcza jeżeli występuje w parze z ochłodzeniem waszych relacji. Żeby mieć kogoś na boku, potrzebny jest do tego czas. Jeżeli zauważyłeś, że twój partner nagle zaczyna później wracać do domu, ma mniej czasu na spotkania albo ma więcej wyjazdów służbowych, to niestety może to być symptomem jego romansu. Im więcej tych wszystkich sygnałów nakłada się na siebie, tym większe jest prawdopodobieństwo zdrady. To, co w takiej sytuacji zrobić, to już zupełnie inna kwestia. W tym celu odsyłam cię do dwóch filmów. Jak zapobiec zdradzie, 3 metody oraz świetnego nagrania Jak budować i naprawiać związek. Zapraszam też na jakzdobywać.pl, bo tam znajdziesz 100% darmowy test związku. Oprócz tego obowiązkowo zasubskrybuj ten kanał i polub mojego fanpage'a na Facebooku. Dzięki temu zdobędziesz mnóstwo cennej wiedzy. Dzięki za uwagę. Robert Marchel.